Może tego obrad otrzymaliście, zanim otwarcie, oficjalnie otworzę sesję, chciałbym złożyć życzenia naszej solenizantce, dzięki której możemy dzisiaj raczyć się tymi słodkościami, które Państwo macie przed sobą. Zaśpiewajmy Panie Reginie Tadeckiej. Drodzy Państwo, macie przed sobą porządek obrad. Jesteśmy w pierwszym punkcie. Stwierdzam, że jest kworum, a wybrana jest władza do podejmowania uchwał. Otwieram oficjalnie 22. sesję Rady Dziedzicznej. Przechodzimy do drugiej, przedstawili przyjęcie porządku obrad. I tutaj, drodzy Państwo, w imieniu zarządu, ale również w imieniu grup wnioskujących o wprowadzenie projektu uchwał, pozwolę sobie zgłosić kilka poprawek do projektu porządku obrad. Drodzy Państwo, proponuję jako wprowadzenie, jako punkt 6, podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Zamiast wprowadzić ten punkt do projektu porządku obrad. Proszę Państwa, jako punkt 7 proponuję wprowadzenie podjęcie uchwały w sprawie zadań powierzonych w zakresie modernizacji obwodnicy Rzeszowskiej oraz tworzenie ziemskiej historii wraz z małą architekturą. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. No kolega Kielski przyjdzie za 15. Czy ktoś jest przeciw? Na koniec. Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, wprowadzimy ten punkt do projektu porządku. Proszę Państwa, jako punkt 8 proponuję podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym Rady Dzielnicy 14 na rok 2012. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku? No i przekazałem. Panie Marku? Jestem za, bo podpisywałem się. 18 za. Ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję, stwierdzam, że wprowadziłem ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 9 proponuję podjęcie uchwały w sprawie delegowania rady. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu? Tak? 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję, stwierdzam, że wprowadziłem ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 10 proponuję wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie opinii projektu zagospodarowania wybiegu dla psów na terenie dzielnicy 14 Krzyżyk. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Dlatego, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za kolejną propozycją zarządu, to jest wprowadzenie jako punktu 11 podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu miejskiego programu ochrony zdrowia zdrowia w roku 2013-2015. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 12, drodzy Państwo, proponuję podjęcie uchwały i tutaj jest wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Widzę, że spełnia wymogi formalne, a więc mogę go prowadzić do projektu porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Stary Krzyżyk. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu? 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że prowadzimy ten punkt do projektu porządku obrad. Również kolejny wniosek to jest Komisji Praworządności i Porządku Publicznego.
został zgłoszony. To jest wniosek o wprowadzenia uchwały w sprawie podziału środków na zadanie powierzone Wojewódzkiej Radzie na 2013 rok. Również wniosek spełnia wszelkie wymogi formalne, aby poddać go pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. To znaczy, że wprowadziliśmy punkt do projektu porządku. Kolejny wniosek z zarządu o wprowadzenie jako punktu 14 podjęcie uchwały w sprawie zmiany na liście rankingowej zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Wprowadziliśmy ten punkt do projektu porządku obrad. W imieniu zarządu proponuję również, aby wprowadzić jako punkt 15 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu planu finansowo-rzeczowego dzielnicy 14 na 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 5 kadencji. Piąta kadencja. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Pan Marek, jeszcze z głosowania ręka została. Czy ktoś jest przeciw? Już na następny. Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Chciałem, że prowadzimy ten punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 16 proponuję w imieniu zarządu wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie korekty uchwały nr 13 przez 187 przez 11 w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Dzielnicy 14 na 2012 rok. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Chciałbym, że wprowadzenie się ten punkt do projektu porządku obrad. Drodzy Państwo, w wyniku wprowadzonych zmian dotychczasowe punkty od 6 do 10 otrzymują następującą numerację. Informacje przewodniczących komisji problemowych 17, informacje zarządu 18, sprawy bieżące 19, oświadczenia i komunikaty 20, zamknięcie obrad 12 sesji Rady Dzielnicy 14.21. Czy są jakieś zgłoszenia do projektu porządku obrad? Jakieś wnioski, uwagi? Nie widzę, w związku z czym, drodzy Państwo, poddaję pod głosowanie projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi poprawkami. Kto z Państwa radnych za jego przyjęcie? Panie Maruku, Panie Ania, Panie Przewodniczący. 18. Ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy porządek obrad i według tego porządku będziemy teraz procedować. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. To jest przyjęcie protokołu z 21 sesji Rady Dzielnicy 14. Protokół zgodnie ze statutem był do wglądu w siedzibie dzielnicy. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi, zastrzeżenia do treści protokołu? Nie widzę, w związku z czym stwierdzam, że protokół jest przyjęty i zostanie przeze mnie podpisany.